Witam Państwa, Ryszard Kołowowicz. Dzisiaj niezależny.pl odwiedza bardzo oryginalne miejsce położone tuż obok naszej redakcji. No i chciałbym, żeby o tym miejscu powiedziała nam Pani Ania Domaracka, gospodyni tego biznesu. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo miło mi gościć dzisiaj Państwa w naszych apartamentach w Browar Perła. To jest nowa inicjatywa Perły Browarów Lubelskich. Apartamenty otworzyliśmy w październiku ubiegłego roku, czyli funkcjonujemy już ponad 3 miesiące i funkcjonujemy z bardzo dobrym skutkiem. Dzisiaj zaprosimy Państwa do zobaczenia 7 apartamentów o różnej powierzchni, różnej przestrzeni, tak aby każdy z gości, każdy z naszych klientów znalazł coś dla siebie. Także zobaczą Państwo i te mniejsze apartamenty, i większe. Ja będę miała przyjemność właśnie Państwa po tych apartamentach dzisiaj przez chwilę oprowadzić. I Pani Aniu, skąd w ogóle pomysł się narodził na tego typu nową działalność Perły? Zapewne znana jest i Panu, i Państwu również działalność Perły jako browarów funkcjonujących już przez wiele, wiele lat. Natomiast Perła w tym momencie to już nie tylko piwo, to też kolejne inicjatywy, które tak naprawdę od kilku lat mamy przyjemność tutaj gościć, no otwierać. Dobry pomysł tam, pijalnia piwa, prawda? Dokładnie, pijalnia piwa, poza tym podziemia browaru, które też już funkcjonują ponad 2 lata. I te apartamenty, tak jakby dołączenie do tych usług kolejnej przestrzeni. Tak aby w tym naszym kompleksie przy ulicy Bernardyńskiej 15 też nasi goście mogli znaleźć po prostu kompleksowe usługi i nocleg, i dobre jedzenie przede wszystkim. I mogą też nasz browar zwiedzać właśnie tutaj w podziemiach, a poza tym inne inicjatywy typu kino letnie Perły i wiele różnych koncertów, które organizujemy tutaj na terenach zielonych na browarze, chociażby podczas kozienali, które też przyciągają młodzież, turystów, mieszkańców Lublina. Oficjalnie otworzyliśmy apartamenty w październiku 2015 roku i już właśnie przed otwarciem docieraliśmy, trochę tak powiem w cudzysłowie, pocztą pantoflową do klientów. Zabiegaliśmy o tych klientów i to był naprawdę bardzo dobry start, dlatego że i listopad, i grudzień, i teraz styczeń pokazały, że tych gości przybywa, jest ich więcej, a przede wszystkim też goście do nas wracają i myślę, że to jest bardzo ważna, bardzo dobra opinia, że mamy już swoich stałych klientów, którzy rezerwują u nas apartamenty, przyjeżdżają i bardzo jest miło ich tutaj gościć. I myślę, że to jest najlepsza po prostu opinia, właśnie ci wracający goście. To skąd tylu milionerów bierze? No bo pewnie ceny są... Wbrew pozorom, mimo tego, że my oferujemy małe mieszkania na wynajem, bo tak naprawdę to jest 7 apartamentów o powierzchni od 23 do 66 metrów kwadratowych, które stwarzają przestrzeń do komfortowego tutaj przebywania. Można sobie przygotować jakieś posiłki w aneksie kuchennym, gdzie wszędzie są płyty indukcyjne, mamy lodówki, mamy dla naszych gości wodę z naszym logo apartamentów, mamy kawę, herbatę, oczywiście wszystko za darmo. Przepraszam, panu, to oczywiście można zejść do pijalni, oczywiście, bo ta pijalnia oczywiście. Piwa, to jest nie tylko picie piwa, ale tam można też skorzystać z posiłku. Dokładnie tak. To jest właściwie restauracja plus pijalnia piwa. Tak, i myślę, że też to, w jaki sposób funkcjonujemy, stwarza gościom komfort. Także gość się czuje jak u siebie w domu. Mamy wygodną, dużą przestrzeń, dostęp do internetu, dostęp do bezpłatnego parkingu, co tak naprawdę w centrum miasta już jest przy wielu obiektach hotelowych problemem. A nasi goście mogą podjechać pod same apartamenty, zostawić tutaj bezproblemowo swoje auta i gościć, pracować w naszych apartamentach. Ja myślę, że to też ważne, co warto podkreślić. Mamy też duże apartamenty. Właśnie ten 66-metrowy gościł już też wiele osób organizujących tutaj szkolenia, takie mini konferencje, nawet dla kilkunastu osób. Wtedy też z cateringiem na przykład organizowanym z perłowej pijalni. No właśnie, historia krótka, ale już jest. Tak, chciałem się dokładnie spytać, jaki najbardziej niezwykły gość? Niezwykły gość? To trafił do nas ostatnio Kolumbijczyk na przykład. I nazywał się Sol, piękne imię, słońce, i po prostu miał doskonałe poczucie humoru,
Był bardzo zadowolony z przebywania tutaj w naszych apartamentach. Był tutaj przez kilkanaście dni, ale mieliśmy też gościa, jednego z przedstawicieli tutaj biznesu lubelskiego, który przebywał u nas przez prawie 3 miesiące. Także tak naprawdę od momentu otwarcia do początku stycznia ten jeden z panów wynajmował cały apartament dla siebie. Także i tacy goście się trafiają, ale przyznam też, że zaskoczeniem może być to, że z wielu, wielu różnych krajów. I z Norwegii, i z Finlandii, z Francji mieliśmy gości, z Niemiec, z Rosji. Przede wszystkim to był ten czas, kiedy u nas mieliśmy święta Bożego Narodzenia, za chwilę były te święta prawosławne i wielu, wielu gości z Moskwy, którzy tutaj do nas także docierali. Ale też już od kilku lat zaangażowani w rewitalizację tej przestrzeni są projektanci z Warszawy. To jest firma Projekt Praga, która opracowała koncepcję rewitalizacji może nie tylko samych przestrzeni, w których mamy teraz apartamenty, ale też opracowała koncepcję perłowej pijalni piwa i koncepcję naszych podziemi. To nie koniec naszych pomysłów, bo jest no właśnie, jeszcze więcej. Się spytać, tak, jakie plany? Mm-hmm. Bo z tego, co pani mówi, to dosyć konsekwentny rozwój tej linii rewitalizacji tych starych budynków, prawda? Jaki będzie następny krok, proszę mówić? Powiem tak, cały czas pracujemy też nad tym, żeby udostępnić bardziej, może upowszechnić podziemia browaru. Ja mam też przyjemność czasami oprowadzać po tych podziemiach i też spotykam się z pozytywnym odbiorem właściwie turystów z całej Polski, ale też i gości z zagranicy. Myślę, że tak naprawdę będziemy bazować na tym, co mamy. Tak? Rozwijamy perłową, promujemy apartamenty, promujemy kino i podziemia. Pomysłów jest wiele, ale może nie do końca jeszcze mogę je zdradzić. Myślę, że przyjdzie na to czas, że być może spotkamy się ponownie i już w nowej przestrzeni, w nowym miejscu. Ja tylko może dodam, że właśnie te nasze apartamenty jakby są też spójne. Mamy to 7 tych przestrzeni opracowanych przez Projekt Praga, które mają podobny wygląd, ale to jest zabytkowa przestrzeń. Mhm. Mimo wszystko XIX-wieczne budynki tuż obok kościół, pomieszczenia dawnego klasztoru, ale chcieliśmy tchnąć tutaj takiego ducha nowoczesności, także nowoczesne wyposażenie, które stwarza jednak komfort przebywania w tych apartamentach. No, przyznam się, że to bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, pierwszy raz tutaj jestem. I te pomieszczenia robią rzeczywiście wrażenie, zresztą zobaczą Państwo podczas tego filmiku, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Fajnie, że w Lublinie coś się takiego dzieje i to prywatna firma to wszystko robi, prawda? Naprawdę nie zdajemy sobie sprawy. Ja zanim zaczęłam też pracę w Perle, wiedziałam, gdzie funkcjonuje browar. Wiedziałam, że tutaj dawniej byli feterowie, że jeszcze przed nimi funkcjonował klasztor reformatów, więc niezwykła historia. Czasami mam przyjemność też spotkać się z gośćmi, którzy akurat wybrali to miejsce właśnie dlatego, że to jest dawny browar. Produkcji tutaj już nie ma od 2001 roku, ale te pomieszczenia ciągle żyją tą historią. Mamy jeszcze te dawne pomieszczenia poprodukcyjne. I ludzie cieszą się, że mogą zobaczyć właśnie tą historię na własne oczy. A przy okazji tak naprawdę jest bardzo duży teren, który widzimy tylko z zewnątrz budynki, ale gdy wejdziemy za te bramy, wejdziemy za kamarki browaru, jest mnóstwo naprawdę bardzo interesującej przestrzeni. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy tutaj pracowałam w pierwszych dniach, że aż tyle i aż tak wiele też jeszcze czeka tutaj nas w pracy, także myślę, że na pewno wiele nowych inicjatyw tutaj będziemy podejmować. Zapraszam i zapraszam również Państwa do skorzystania z noclegu w naszych apartamentach i skorzystania z bardzo bogatej oferty Perły Browarów Lubelskich tutaj właśnie przy ulicy Bernardyńskiej 15 w Lublinie. Tak. Przypomnijmy Państwu, że gościem była Pani Anna Domaracka, która jest menedżerem projektu Apartamenty Perła. Dokładnie. Dziękuję bardzo za uwagę.